bilety kupione, można wchodzić. Cześć, tu stad na wypadzie. Słuchajcie, przyjechaliśmy dzisiaj do skansenu w Olsztynku. To będzie taki trochę luźniejszy vlog. Mamy dzisiaj misję. Przyjechaliśmy tutaj do zielarni, bo tutaj na terenie tego skansenu jest zielarnia. Można... I pijalnia. I dokładnie, jest pijalnia ziół, także to jest taki jeden chyba z nielicznych skansenów w Polsce, gdzie jest taka możliwość właśnie, żeby sobie usiąść, napić się naparu pysznego, zjeść bardzo dobre ciasto, bo tutaj mają super ciasta drożdżowe z takimi sezonowymi owocami. Także przyjechaliśmy tutaj zjeść właśnie dobre ciacho, napić się ziół, przy okazji uzupełnić nasze ziołowe zapasy. No niestety, żeby wejść do zielarni, trzeba wykupić bilet wstępu na teren skansenu, ale to przy okazji pokażemy też Wam, jak wygląda skansen, coś poopowiadamy i myślę, że fajnie spędzimy wspólnie dzień dzisiaj. Ogólnie to daliśmy dzisiaj trochę ciała, ponieważ słonko grzeje, przygrzewa, jak to w sierpniu, a zapomnieliśmy dla najmłodszego wziąć czapki, jak się słonki, więc musiała wpaść improwizacja. Pielucha, oj, się przydaje, wygląda jak mały pirat. Słuchajcie, tam w oddali widać krowy, tam są krówki, właśnie w tym skansenie też jest fajne, że jest bardzo dużo zwierząt, oni tutaj prowadzą hodowlę właśnie koni, krówek, są kury, są też gęsi, kozy, także też jest fajna atrakcja dla dzieci i my już wchodzimy teraz właśnie na teren skansenu i będziemy sobie powolutku zwiedzać. Są wakacje, jest trochę ludzi. Dobra, wie, że jesteśmy na terenie skansenu, właściwie już nawet wyszliśmy z młyna, tak? Tutaj na terenie tego skansenu jest około tak 70-80 chat. Nie jest on za dużo, jak byliście na przykład w tokarni, to tokarnia jest o wiele, wiele większa. Tokarnia pod Kielcami. Tak, tokarnia pod Kielcami, tam jest taki ogromny skansen. Bardzo fajnie. Tak, bardzo, bardzo polecamy. Też w Lublinie polecamy. W Lublinie my w ogóle uwielbiamy jeździć po skansenach, uwielbiamy ten klimat taki dawnej wsi. Natomiast tak, tutaj nie jest aż tak dużo tych domów, tych obiektów, ale są bardzo fajnie urządzone i mnie tutaj osobiście też się to podoba, że przy każdym tym, w tej chacie, w tym domu, próbowano odtworzyć właśnie ogrody, warzywniaki, zioła i one są tutaj też uprawiane. To, co jest najciekawsze właśnie w takich skansenach, to jest właśnie to życie pokazane, takie proste, blisko natury, z szacunkiem do przyrody, do ziemi, do zwierząt. I no, tutaj się można też wiele właśnie nauczyć, jak kiedyś się żyło, kiedy tak naprawdę miało się bardzo niewiele, a mimo to, że to życie chociaż było wymagające, było no, dosyć szczęśliwe właśnie, takie odbywało się w rytmie natury. Znajdujemy się teraz w powozowni. Tutaj są różne bryczki, sanie, powozy. I są trzewiki dla Ciebie, chodź. Dla mnie? O właśnie, już się boję. Trzewiki jak znalazł, nawet chyba Twój rozmiar. Coś Ty, gdzie niby? O masz! Wow, no kiedyś nie było śniegosy, tylko chyba taki, po takim mi się po śniegu chodziło, co? Właśnie, nie zapadać się w śniegu. No, buty na śnieg, takie typowe, tradycyjne buty.
Tak, i w tamtych czasach właśnie było tak, że taka powozownia najczęściej znajdowała się koło karczmy. Jak na dzikim westernie przyjeżdżasz koniem i mogłaś przyjść się posilić, a u góry przespać. Tak, to dokładnie tak było. Czapa spadła. Dokładnie. To był zajazd. Typowy zajazd. Na dole można było zjeść, zostawić konie, zostawić powóz, a u góry można było się przespać albo z boku. Chodźcie. Będzie zamknięte, nie? No to na górę wchodzić nie wolno, wiesz? No. Chodź, czapy do ognia. A dlaczego? Żebyś nie spadł. A tutaj przy zajeździe jest ogród. Z kwiatami, z ziołami takimi właśnie staropolskimi. I tutaj jest tak, że w czasie różnych imprez jest możliwość zwiedzania z przewodnikiem tego ogrodu. Chodźcie chłopaki, zobaczymy sobie, co tutaj jest. O, pełno jeżówki. Och. Zobacz, strach na wróble. Strach na wróble. Cena się już rozpada. Słuchajcie, nie wiem, czy to widać, ale tam za mną, nie z tej strony, z tej też nie. Rozkłada się scena tam, dlatego że jesteśmy teraz jakby w centrum skansenu i tutaj odbywają się wszystkie wydarzenia, takie jak jarmarki, jakieś koncerty i teraz właśnie 15 sierpnia bodajże coś jest zorganizowane. Co prawda byliśmy w zeszłym roku tutaj właśnie w wakacje na takim jarmarku, ale było tak dużo ludzi, było też dużo stoisk, także zawsze można troszeczkę rzeczy sobie tutaj kupić i obejrzeć coś ciekawego, ale jest straszny tłum. I my na przykład osobiście polecamy przyjechać sobie tutaj w październiku, wtedy tutaj odbywają się targi chłopskie, jest zupełnie inny klimat, tutaj w ogóle jesienią jest przepięknie, wszystkie te drzewa, tutaj jest większość drzew liściastych, mają cudne kolory, właśnie takie jesienne, żółto-czerwone, oprócz tego tutaj za mną, zaraz wam pokażę. Tam jest takie pole i na tym polu są rozpalone ogniska i można nie dość, że przynieść jakby swoje jedzenie i sobie coś upiec nad tym ogniskiem, to jeszcze tutaj są dostępne ziemniaczki z popiołu i można się nimi też poczęstować. No jest tutaj zupełnie wtedy inny klimat, nie ma tak dużo ludzi, no bo wiadomo, już wtedy jest mniej turystów. Jest trochę mniej tych stoisk, ale one nadal są, więc nadal sobie można tutaj coś fajnego kupić. No i tak jak mówię, no jest tutaj zupełnie inny klimat, no bo jednak na tych letnich imprezach jest naprawdę bardzo dużo ludzi, trzeba się przeciskać pomiędzy nimi, ciężko jest dojść w ogóle do jakiegoś stoiska, trzeba stać w kolejkach, także jesienią naprawdę tutaj jednak zyskuje ten skansen bardzo dużo. Albo cię gąska pogoni. Ignaś? Igi? Ignaś, chodź tutaj. Zobaczcie, jaki szykowny strach na wróble. No faktycznie. Tu skosili owiec, a budynki użytkowe, jak spichlerz, ładują na górę dla zwierząt, które tutaj pewnie. No tak, bo oni tutaj mają owiec i tutaj jest sporo zwierząt. A tu w tym miejscu, tak. We wrześniu albo w październiku, no. Jest mega impreza, gdzie można zjeść fajne ziemniaczki i kiełbaski z ogniska. Tak, to już właśnie mówiłam o tym. Super, naprawdę, jak będziecie tutaj w październiku w okolicy gdzieś, to koniecznie sobie przyjedźcie tutaj, bo jest naprawdę super ta impreza. Nie ma tak dużo ludzi, nie ma tłumów. Już mówiłam właśnie, że jest taki super i taka jesienna aura. W sierpniu jest fajnie, bo jest dużo straganów, ale jest tyle ludzi i tyle turystów, ścisk, masakra, nie? A na jesień jest spokój, cisza, przyjemnie jest. Tak, jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie i też są różne właśnie pokazy. Strzyżenie owiec jest, co jeszcze jest? Jeszcze jest właśnie pokaz. Kowal, o właśnie tutaj są pokazy kowalstwa. Tutaj właśnie są te już stoiska przygotowane na tą sierpniową imprezę. A teraz gdzie idziemy? Do owiec chyba, nie? Tu są owieczki. Przynajmniej były, a teraz to chyba są już wypuszczone gdzieś indziej.
Tak, ale jakieś zwierzę macie, nie? Żeby tam nakarmić, nie? No to... Idziemy, nie będziemy za bardzo przeszkadzać, ale słuchajcie, tutaj śpią sobie owieczki. To nie przeszkadzać, pora obiadowa jest. Pora obiadowa. Cześć! Owieczki. Widzisz, Iguś, jakie owieczki? W cieniu dychają. A no, w cieniu. Tam są gniazda jaskółek, widzisz? Aha, tutaj tak, jaskółki mają swoje gniazda. Tam na tej belce pod sufitem. Też tak, między nim, nie? Jaskółki tak gniazdują. Się owce patrzą, ale się w ogóle nie boją, nie? No, chodźcie. Przyzwyczajone do ludzi. Idziemy dalej. Pługi, brony i inne narzędzia rolnicze do ciężkiej pracy fizycznej. Co tam się Iguś stało? Głodny jesteś? I już idziemy. Tak? Ola, widziałeś żurawia? Nie. Ten patyk, co wystaje pionowo w górę, to jest żuraw. Widzisz? Ale to tu. A ten nie, patyk, który wystaje, ten dron, to jest tak zwany żuraw, bo za pomocą niego opuszczało się wiadro do studni, żeby nabrać wody i wyciągnąć na powierzchnię. Jakieś kucuły? Nie, to są koniki polskie. Chyba tak wyglądają jak koniki polskie. Ale nie, żebym jakimś super znawcą był. Przyjdź, Igunio, moje maleństwo. Nagrywasz? Tak, nagrywam. Słuchajcie, Iguś, zrobiliśmy następnego babola. Ignacy jest bez wózka, bo powiedział, że nie będzie jeździł w wózku, a to jest pora jego spania. I teraz mamy następny problem do rozwiązania. Tak, Iguś? No, moje kochanie. Dotarliśmy do miejsca docelowego, czyli pijania ziół, skansenie w Olsztynku. Zapraszamy Was na jakieś pićku i ciacho. Na parę ziołowe lemoniady, ciacho, herbata, kawa, mazurskie słoiczki. Wbijamy na kwaterę. Było ciasto, znaczy jeszcze jest, ale już niewiele. Lemoniadka, co to jest? Napar z pokrzywy. Idziemy jeszcze kupić jedną nowość. Zobaczymy, jak to smakuje. Za chwilę pokażemy, co tam jeszcze nabyliśmy. Dobra, miałem nagrać, ale ludzi było dużo, a rąk brakło. Ziemniaczki świeżo kopane. Jadłem mlekiem. Normalnie łycha stoi. To swojskie, nie? Mleko. Swojskie.
Ciekawe jak smakuje. To ciekawe. Ciekawe jakie sensacje po nim będą. Godzina drogi do domu. Ciekawe ile przystanków będzie. Dobrze, że przez lasy. Dobrze, że przez lasy. Dobrze, że przez lasy, bo te miasta już mnie wkurzają z tym ciepłem. No pewnie, że tak. W lesie troszkę chłodniej, nie? A nie jakaś tam betonoza, nie? No. Bo te miasta już nie chcę na tych... Przez te miasta jechać, bo tam tak świeci jak petarda albo jakiś piekarnik. Wyszliśmy właśnie z zielarni, jesteśmy teraz w sielankowym nastroju. Nawet dzieciom się już trochę spać odechciało. Słuchajcie, tutaj jest taki mały stawik. Będzie jakieś budki polowe. Tak, to są budki dla kaczek chyba. Jak tam, tatko? Dobrze. Fajny klimat, nie? Siadłem. Lubimy skansenę. No, siadłem lekko służy. Zobaczymy, jak będziemy do domu wracać. Tak. Fajnie jest, tylko jak nie... Wszystko jest fajnie, dopóki nie jest tłoczno. Tak, dopóki nie jest tłoczno i teraz wiecie co, zaczęło strasznie grzać. Zrobiło się gorąco. Nie da się tam dojść, co do mostka. Idziemy trochę do cienia, wrócimy sobie cieniem. Tam jeszcze widziałam, że jakieś kozy były, idziemy pooglądać. No ale zobaczcie, tutaj jest uroczo. Taka typowa polska wieś. Chociaż z tego co wiem, tutaj nie tylko polskie są budynki. Ale nie będę się tutaj wymądrzać. Lepsza są, nie? Tak, jakieś. Są maślaczki? O, zobaczcie, grzyby nawet Łukasz znalazł. Maślaczki. Pierwsze maślaki w tym roku, zobaczcie. Pierwsze maślaki. Nie zrywaj Igi, zostaw. Chodź, zobacz, jeszcze tato znalazł następnego. A, tego ktoś rozdeptał. Pewnie ja. Jak szłam. Tu jest tylko ja. Ty rozdeptałeś maślaka? Bo nie wiedziałem. A, no właśnie. W ogóle to wam opowiem taką anegdotkę. Jak pierwszy raz tutaj byliśmy, jak Olaf chyba miał rok, niecały rok, przyjechaliśmy do tego skansenu, tutaj byliśmy wtedy wycieczkowo na wczasach, to właśnie w tym skansenie, na terenie tej pijalni ziół, zaczął stawiać swoje pierwsze kroki. Nie? Tak było? Tak. I wtedy była jakaś wycieczka chyba tych... Tak, niemiecka wycieczka wtedy była i słuchajcie, liczyli kroki po niemiecku i bili brawo. Super, tak. Fajne są takie właśnie wspomnienia. Dobra, my teraz idziemy do tych kóz. Pirat. Idzie mama. Patrz. Aha. Idziesz ścierniskiem. Ścierniskiem, no. O, a tutaj zobaczcie, na rączki. Igu już jest zmęczony. Igu, zmęczyłeś się już? To chodź. No i nasze mruki kończą się tak. Igi na barana. Stachu obiad. Matka Polka karmiąca. Tak. A my wędrujemy dalej. A Olaf ma swój świat. I jego nikt nie zrozumie. Ignacy są? Są kozy. Uważaj. No uważaj, bo to jest pod prądem. Ciekawy wiatrak? Z czym ciekawy? Że nie jest taki nieładny jak tamten, ale tylko jest taki bardzo ładny. A wiecie, z czym mi się takie wiatraki kojarzą? Nie. Z czym? Z czym ci się taki wiatrak kojarzy? Wiatrak? No. Nie wiem, jeszcze może się być z młynem. Mi to się tak, albo Holandia, ale tak kiepsko, a. Ale teraz tak najbardziej to ma muminki. Aha, no serio? Nie? Taka zabudowa? No trochę tak. Muminkowa. Zobacz, jakie kozy. Koza? Que cosa? Quanto costa? Signorita? Ale pachnie fajnie, nie? Bella! Cześć, maluchy! Zobacz, Stachu, jakie kozy fajne. Stachu się śmieje, zobacz do kozy. Co to jest? Jest kózka? Jak się śmiał. Słyszałem. Słyszałeś? No. No, super. Chodźcie, idziemy teraz tędy, co? Bo to jest trochę cienia. Idziemy w kierunku wyjścia już, tak? Tak, ale tutaj tego domu jeszcze nie oglądaliśmy. A to jest w kierunku wyjścia? Tak. Idziemy teraz do ostatniej chatki. Słuchajcie, pokaż może ten domek. Zawsze nam się właśnie marzył taki domek. I właśnie takiego szukaliśmy na Podlasiu też. Ale w sumie dobrze wyszło, że nie znaleźliśmy, bo to w sumie chyba jeszcze nie jest nasz czas.
Może kiedyś, no kiedyś na pewno taki będziemy mieć i osiądziemy w miejscu. Ale póki co jeszcze chcemy trochę pojeździć, pozwiedzać. No na tą chwilę nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli siedzieć w takim gospodarstwie cały czas. Tak, ale jest to nasze marzenie, gdzieś tam docelowe, prawda? No. Takie życie właśnie wieści. Proste, spokojne, jak na wsi. No, my już tutaj powoli wyjeżdżamy. Jest strasznie gorąco, już powiem szczerze, że nie chce nam się za bardzo chodzić. Ale tak, kupiliśmy wszystko to, co mieliśmy kupić. Pokażemy Wam w domu, co kupiliśmy i jeszcze zrobimy coś fajnego. Ja tutaj ostatnio na Instagramie wspominałam, że jesteśmy miłośnikami właśnie dzikiej róży i jakby przez cały rok dzika róża wspiera naszą odporność. I właśnie tutaj jeszcze zaznaczam, że jeżeli nas nie obserwujecie na Instagramie do tej pory, to musicie to nadrobić. Tam jakby codziennie staramy się pokazywać, czy w mieście można wieść takie właśnie slow life, spokojne, blisko natury życie. I tak, i myślę, że spotkamy się w domu i jeszcze Wam właśnie pokażę, co fajnego można zrobić z dzikiej róży, no żeby na co dzień właśnie wspierać nasze zdrowie, naszą odporność i w taki naturalny sposób też się leczyć. Tak, ale zapraszamy do skansenu w Olsztynku. Tak jest. Chodźcie chłopaki, idziemy do domu. Chodźcie, idziemy. Kierunek Szczytno. Słuchajcie, ja już jestem po wzmacniającej praktyce jogi i wypiłam dosyć sporo wody, ale teraz pokażę Wam, jak zrobić nasz ulubiony taki napar na odporność, który pijemy, nieważne czy to jest lato, czy to jest jesień, czy zima. Nie wiem jak u Was, ale u nas już na Mazurach powolutku lecą liście z drzew. Także robi się już bardziej taki jesienny klimacik. Ja kocham jesień, to jest zdecydowanie moja pora roku. Ja już wtedy zaczynam właśnie... I zdecydowanie jest się moja pora. Tak, i twoja też. I my wtedy zaczynamy i się już... I też moja pora. Powolutku wzmacniać, tak żeby nie chorować. I co kupiliśmy w zielarni? Przede wszystkim konfiturę z płatków dzikiej róży. Ona jest przecudowna. Tutaj są całe płatki róży, ona nie jest w ogóle ucierana. Miałam ochotę też na inne zioła, ale była tylko lipa, kwiat lipy i będziemy teraz używać kwiatu lipy. Będziemy go zaparzać. Pachnie? Tak, mocniej, nie? I to zalewamy wodą. Uwaga, uwaga, bo gorąco, chłopaki. Dobra, odstawiamy. Bierzemy sobie talerzyk, zawsze po zaparzeniu zioła przykrywamy, po to, żeby olejki eteryczne nam nie uciekły, tak, trzymamy. Lipa w ogóle ma cudowne takie działanie napotne, pozbawia organizm toksyn, ma działanie przeciwzapalne, odkażające, także warto ją stosować na przykład przy chorobach układu oddechowego, przy przeziębieniach, albo właśnie na co dzień, to jest takie delikatne zioło, można go stosować nawet właśnie w ciąży, czy karmiąc piersią. No i teraz czekamy, aż nam się to zaparzy. Ciepłe, tak. Tu, no, wyciągamy. Dobra. To sobie już odstawiamy. I teraz tak, wrzucamy imbir. Słuchajcie, imbir ma działanie antyoksydacyjne, przeciwnowotworowe, przeciwzapalne i też jest bardzo dobrym środkiem na mdłości, także w pierwszych miesiącach ciąży też jest bardzo polecany. Też jest jak najbardziej bezpieczny, można go stosować. I teraz będziemy dodawać nasz magiczny składnik, czyli te płatki róży. Ale one pachną, zobaczcie. Super, co? Nie będę mógł spróbować. Pewnie, że możesz dodać. Chcesz? Mhm. Wrzuć tutaj. No, widzicie, to są całe płatki. One w ogóle nie są ucierane.
Potem i właśnie można sobie fajnie wyjadać z tej herbaty. Okej. Okay. Jedną. O, pięknie, jeszcze jedną. Próbuję to. Na razie nie próbujemy, na razie wrzucamy. Za chwilkę będziemy próbować. O, jaka, ojejku, jaka wielka okomrzy... No. Nie będę takie wielki. No, dobra, i włóż teraz. Dobra. Ciepcze. Już, wystarczy. Taką jedną. No. Dobra, i to możemy na razie zakręcić. Ale nie... Słuchajcie, dzika róża ma... Ja nie spróbowałam. Za chwilkę spróbujesz, dobra? Dzika róża ma zdecydowanie więcej witaminy C niż cytryna. Ona ma ogrom witaminy C, ma witaminę K, witaminę E, ma cały kompleks witamin z grupy B. Także to jest dodatkowo. Zawiera też rucynę, to jest taki, taka naturalna multivitamina, można powiedzieć. Także naprawdę bardzo... I masz. Bardzo warto stosować dziką różę też. I na koniec wlewamy mniej więcej łyżkę cytryny. Cytryna też ma cudowne właściwości. Wszystkie te składniki dzisiaj mają cudowne właściwości. Cytryna zawiera również bardzo dużo witaminy C, zawiera polifenole, które przeciwdziałają takim chorobom jak miażdżyca czy nadciśnienie. Też ma działanie antyoksydacyjne, dodatkowo przeciwdziała starzeniu się naszych komórek, komórek naszego ciała, tkanek i też skóry. Także dodajemy sobie cytrynę i już nasz napar wzmacniający na odporność gotowy. Dziękuję, do widzenia. Nie nagrywaj mnie teraz. O kurde, oblałem się. Ale słodkie, ale dobre. Dobra, tym oto dobrym napitkiem kończymy dzisiejszego vloga albo film, nie wiem jak tam wyszło to. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam Was na następne filmy. Poczekaj, trochę mi się leci. Na następne filmy i ten. Dajcie subskrypcja, like, jakiś komentarz i do zobaczenia następnym razem.